buremisie to są osoby niepełnosprawne. Myślę, że nie powinniśmy patrzeć ani na buremisie przez pryzmat ich niepełnosprawności, to po pierwsze. I jacy oni są. Po prostu no, są tacy jak my. Myślę, że należy po prostu niepełnosprawność odłożyć na, gdzieś tam na półkę. I po prostu no, to są ludzie z charakterem, z osobowością. Może wymagają trochę więcej czasu, żeby ich poznać czy czasem zrozumieć. Natomiast na pewno są to ciekawe osobowości. I zdecydowanie charaktery wyjątkowe. Jest takie słowo łacińskie dissimilis. Jest taka nawet organizacja w Norwegii dissimilis, znaczy odmienny. I założeniem jakby tej organizacji jest to, żeby pokazywać odmienność nie tylko w stosunku do upośledzonych umysłowo, intelektualnie czy niepełnosprawnych fizycznie. Ten odmienny człowiek, on nie jest jakąś przeszkodą do traktowania go normalnie, tak jak tego człowieka, czyli obdarzyć go uczuciem, taką empatią, patrzeć na świat i kochać go po prostu. Kiedy pojawił się Bernard, którego ojciec był masztalerzem jedynego chyba złotego medalisty w jeździectwie na olimpiadzie w Monachium, Kowalczyka, to Bernard, który tutaj zresztą uczył się mówić na osadzie Burego Misia i zaczął opowiadać o swoich pasjach, o zapachu konia, którego w dzieciństwie przez okno widział, ale do którego nigdy się nie zbliżył. I tak pojawiły się na naszej osadzie konie. Najpierw takie pociągowe, potem do hipoterapii koniki polskie. Pojawiły się konie i tak po kolei ze wszystkim. To jest woks. 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 I pana. Pana. Pasa go urodziła. We wspólnocie nie staramy się jakby budować takiego obrazu więzi między człowiekiem, który zbudowany jest na tej odległości czy intelektualnej, czy odległości sprawności fizycznej, tylko staramy się widzieć siebie takimi samymi ludźmi po prostu. No. Robi się dużo soli, nie? I soli do wody się wsypuje. Soli, no mówię soli, no. Soli, nie? I robi się woda, nie? I dużo soli, dużo wody, nie? I to doi. I drożdżalkę i robi się ser, nie? A potem ser robi się masło, nie? I robi się sól, no ostro, nie? Takantne i niż soli, okłada się osypki, kroi się, nie? I robi się orzypki zewana na poważne, na sól, na ostro. I góralskie, tak, góralskie, na górę, tak. Byłem na takich rekolekcjach dla Polonii w Stanach Zjednoczonych i tam spotkałem taką wspólnotę hodowców Nowofunlandów, ale osób z porażeniem mózgowym. No i trafiła na osadę Demona, która chyba jest najstarszym Nowofunlandem żyjącym w Europie, ma 13 lat już. I Lodzia z nią jeździła na wystawy. Lodzia stała się zupełnie innym człowiekiem, uważam, za sprawą tej Demony, która ją ciągnęła na wybiegu i zdobywała złote medale i tak dalej. I tak to się wszystko po kolei rodziło. Potem Roman z Jackiem założyli spółkę cywilną Bażant. Zaczęli hodować ozdobne bażanty. Tak powstał następny element zwierzyńca. Potem doszły krowy, jakieś egzotyczne zwierzęta. I tak się jakby osada Burego Misia tworzyła nie tylko jakby naszymi intencjami, które myśmy sobie tam wymyślili, tylko intencjami naszych przyjaciół. No bo takie spełnienie marzeń, pragnień. Nasze życie ma jakieś tam tory, w których no, nie do końca za nie odpowiadamy. Ja byłem, zanim wstąpiłem do zgromadzenia zakonnego, bo jestem zmartwychwstańcem, byłem między innymi strażakiem zawodowym. I potem pojawiło się powołanie, potem seminarium. Ja w Krakowie pierwszy raz spotkałem się z osobą odmienną, chociaż odmiennymi spotykałem się od dzieciństwa. I to było takie spotkanie, mieliśmy poważnie rozmawiać, a to spotkanie niepoważne, bo na plantach krakowskich Piotruś na wózku z porażeniem mózgowym i jego mama, która to były lata 82, 83 rok, gdzie było pewnie mniej toalet w świecie, a w Krakowie również, szukała miejsca, bo Piotruś chciał siku zwyczajnie. Ja go zaprowadziłem
do toalety w kurii na Franciszkańskiej. No i w związku z tym, że nigdy nie miałem do czynienia tak wprost z osobą sparaliżowaną, posadziłem go na kibelku i Piotr się pyta, już? Ja mówię, no już. I mnie obsikał po prostu, bo go źle posadziłem na tym kibelku. I on miał z tego taką radość, którą wyrażał śmiechem i mówił mamie, jak spotkał z powrotem mamy, obsikałem go jak dzika kaczka. I to było takie pierwsze spotkanie i miałem obsikane sutannę i tak szedłem tymi implantami do swojego klasztoru i myślałem sobie, że ta sprawność, której nabyłem służąc straży pożarnej, że to wszystko jest nic, że trzeba jednak takiej bliskości, powiedziałbym nawet w toalecie, takiej bliskości, która zupełnie zmienia nasze relacje. I potem spotykałem Piotrusia, potem go przygotowałem do pierwszej komunii świętej, potem poznałem rodziców, którzy sprzyjaźnili się z mamą Piotrusia, potem ich dzieci przygotowaliśmy do komunii świętej, potem moich kolegów do tego wciągnąłem z takiego kleryckiego zastępu harcerskiego i tak poznawałem moich przyjaciół. Dobra. Pomidory. Ale takie małe? No. Obydwa małe zepsę. Prosi do Pana Boga. Po roku mniej więcej w tej wspólnocie krakowskiej było kilkanaścioro takich osób, które myśmy z moimi kolegami przygotowali do Komunii Świętej. A w związku z tym, że żyłem w takim środowisku, które chciało odnowić harcerstwo, no bo tak to były czasy tuż po stanie wojennym, po rozwiązaniu Kichamów, tworzył się ruch harcerstwa Rzeczypospolitej i myśmy chcieli odbudować jakby ideę harcerstwa, przyjaźni z człowiekiem i z Bogiem, to po roku takich spotkań pojechaliśmy na taki obóz, który nie był do końca ani obozem harcerskim, ani obozem innym, ale w tradycji harcerskiej. Potem planowaliśmy następne obozy i na każdym następnym spotkaniu, a spotkanie odbywały się w miarę systematycznie, myśmy się do siebie zbliżali, czuliśmy się sobie bardziej bliscy i myślę, że bardziejśmy sobie ufali. I na obozie zdarzały się takie historie, że na przykład Miniu, który już nie żyje, a kiedy kończył się obóz, podchodzi do mnie i mówi, Kuba, no nie jadę do domu. Mówię, no ale co miesz robić? No zostanę z tobą, ale ja tu nie mieszkam. No ale będziemy tu mieszkali, no i będziemy tutaj żyli razem. I zawsze potem myślałem o tym, że kiedyś, nie w związku z obozem, ale w ogóle tak w związku z życiem, dojść do takiej historii, takiej sytuacji, w której któryś z nich powie, Kuba, ja na przykład nie mam gdzie żyć, bo moi rodzice zmarli i nie mam się nikt opiekować, ja chcę z tobą zamieszkać. Ja wtedy pomyślałem sobie, że coś, o czym myśmy rozmawiali w gronie Burych Niedźwiedzi, może się wydarzyć, że może powstać osada Burego Misia, na której my będziemy jakby budowali coś, ja nie wiedziałem, co to będzie, ale takie warunki, które sprawią, że nikt z naszych przyjaciół, których poznamy gdzieś tam po drodze, a który będzie w takiej sytuacji dramatycznej, nie usłyszy od nas na przykład, wiesz, no nie mam, mam w klasztorze mały pokoik i nie mam gdzie ciebie przyjąć. Kupiliśmy to gospodarstwo, potem za zgodą moich przełożonych zaczęliśmy tutaj tworzyć coś, co nazwaliśmy osadą Burego Misia. W 1989 roku została zarejestrowana jedna z pierwszych w Polsce w ogóle fundacja Burego Misia imienia Bogdana Jeńskiego, mojego założyciela, naszego zgromadzenia. Idziemy na obiad, chodźcie. A w 1992 roku zbudowaliśmy pierwszy dom, w którym po wakacjach właśnie zamieszkał Roman, któremu zmarli rodzice jakby w krótkim odstępie czasu. Najpierw zmarła mama, potem najpierw ojciec, potem mama i potem to już tak się działo. Potem w grudniu dojechał Jacek, jego najbliższy przyjaciel, którego nazywa bratem, potem dojechał Witold dwa lata później. I potem było już tak, że wszędzie, gdzie we wschodzie działo się coś bardzo smutnego, bo na przykład umierali rodzice albo rodzicom wybierano prawa rodzicielskie, to nasi przyjaciele zamieszkali z nami na osadzie Burego Misia. Nie zdarzyło się
I to uważam za takie największe takie błogosławieństwo i radość, że nie zdarzyło się w ciągu tych lat, że myśmy kiedykolwiek komukolwiek odmówili jakby życia z nami dalej we wspólnocie, wtedy, kiedy oni tracili to wsparcie swoich najbliższych. I tak to zaczęło dziać. I potem no, osada jako miejsce rozwijała się też nie według jakiegoś takiego z góry założenia, jakiegoś planu, któryśmy sobie snuli, tylko staraliśmy się, żyjąc tutaj, tworzyć coś, co będzie odpowiadało na takie bardzo realne, konkretne potrzeby burych misiów. Kiedy powstawał ogród, potem kiedy powstawał zwierzyniec, to wszystko jakby powstawało w oparciu o to, jakie zainteresowania, oczekiwania, jakie zamiary mają bardziej nasi przyjaciele, niż my sami jesteśmy w stanie sobie to wymyśleć. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nas kochać nie przestajesz, błogosław, co nam dajesz. No, idea osady i wspólnoty to jest po prostu miejsce przyjaźni, miejsce miłości między burym misiem a burym niedźwiedziem, no, że to jest po prostu dom rodzinny. My tutaj mieszkamy, spędzamy razem święta. To jest po prostu, oprócz tego, że jest to nasza praca, to jest to też nasze życie i nasz dom. Ja już mieszkam 7 lat tutaj, a tak to mieszkałam w ośrodku, w Kościżnie. Chciałam tutaj mieszkać. Nie, spodobało mi się, jest w ogóle inaczej niż w ośrodkach. No, można dużo rzeczy robić, można się nauczyć pracy w ogrodzie, w domu. Nie idzie do kina, tego nie było w ośrodku. Na osadzie robię, pracuję. Ile pracujesz? W ogrodzie. Bo mama zmarła, Witolda. Mama zmarła, Witolda. Mama ma dom, aptekę ma. Mama ma dom, aptekę ma. Kupiła dom, aptekę. Myślę, że każdy z nas potrzebuje po prostu uczucia, że każdy z nas potrzebuje przyjaźni, miłości w życiu i tak jak nam jest to potrzebne, tak samo jest to potrzebne, myślę, burym misiom. Czuję sympatię, no, czuję po prostu, no. A poza tym bury misie, no, to są po prostu dobrzy ludzie. Skąd kupimy chleba, aby oni się posili? I mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał uczynić. Ja jestem od jakiegoś czasu takim członkiem Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych, takie światowe stowarzyszenie, Ashoka się to nazywa zresztą. Ja długi czas nie chciałem w ogóle rozmawiać o jakiejś przynależności, ale potem spotkałem się z takim człowiekiem na panelu w Warszawie, który miał mnie przyjąć do tej organizacji albo nie, odrzucić. I zadałem w końcu pytanie temu panu z Waszyngtonu. A dlaczego ty przyjeżdżasz z Waszyngtonu do mnie, żeby rozmawiać o tym, żebym został jakimś członkiem takiego stowarzyszenia? Przecież to, czym ja na co dzień żyję z moimi przyjaciółmi, to nie jest nic szczególnego. Mówi, no wiesz, no, chyba jest czymś szczególnym to, że wy potraficie nie mówić o Ewangelii, tylko Ewangelią żyć. I kiedy ja o was usłyszałem tam w Waszyngtonie, o waszej działalności, to pomyślałem sobie, że to jest taki sposób na życie, nie szukanie jakichś nowych rozwiązań, szukanie nowych wyzwań, tylko trwanie w tym, co takie jest naturalne dla człowieka. I moim założycielem był człowiek wybitny, uważam, szczególny. Zmarł w wieku 33 lat, Bogdan Jański. I tak naprawdę my we wspólnocie rozważamy jedno zdanie, które on zapisał spośród wielu zdań jego dzienniku. Mianowicie, że najwięcej dobra czyni się przez miłość, a nie przez logiczność pojęć. Dlaczego to zdanie jest takie ważne dla mnie? Że jednak nielogiczność pojęć, że jednak nie te systemy ekonomiczne, społeczne są jakby rozwiązaniem niepokoju, smutku, cierpienia człowieka, tylko miłość. No.